Cześć. Cześć, Artur. Serwus. Ty, pogoda jak w bajce, a ty masz taką smutną minę. Słyszę, umarł ci ktoś. Nie. Wiem, Pałac Kultury ci spolił. O, daj spokój. Ach, Zbyszek, ja wiem. Agnieszka. Nie. Pokłóciliście się, boś tak się głupio tłumaczył z tym pociągiem. Przez to nie przyjedzie na Sylwestra. O, tam przyjedzie, nie przyjedzie tam. No, ci powiem, jeszcze się znajdziesz fajniejszy odziołucha. Kto się czubi, ty się lubi. My się z Berczykiem też bez przerwy wadzymy. O, Andzie, daj spokój, co to za porównanie? Wy tu się na Śląsku cały czas kłócicie, przez co wyrażacie swoją miłość. Zbyszek, na świecie jest tyle pięknych kobiet, jeszcze się jakoś znajdziesz. Myślisz? Jasne. Taki facet jak ty, Zbysiu. Takie body, sex appeal, wysoki, przystojny. Znajdziesz się fajniejszą, wielniejszą, ładniejszą. A najlepiej poszukaj się Ślązoczka. U nas dziełki są lepsze na Śląsku. Myślisz? No jasne. A wejrzyj się na mnie. Takiej drugiej to chyba nie ma na świecie. Pójdź do domu, zrobię ci herbatki, ja? Ja. Andzia, Bercik to jest? O-o! Jak się pytasz o Bercika, to znaczy, że za długo będziesz zdrowy. No ale jest czy nie jest? Jest, ale jest u Aloiza. Oni tam teraz mają wideo, całego domu. DVD mają w knajpie, tam oglądają różne filmy, wiesz? Co? No. U Aloiza w knajpie DVD mają? No. Oglądają filmy i niestety piją te głupie piwsko. Ale to dobrze, to znaczy Bercik się ukulturalnie, nie? A mnie się to wcale nie podobało, dlatego że... Dlaczego? Wiesz, jak on przeżyło to wszystko, jaki dobry? Dobry. Jaki on jest wrażliwy, nie? Aha, aha. Kurczę. A jakie filmy oglądają? Ten... Powadis, a po południu z Kevinem Costnerem. Kaję mu klucze. Aha, patrz, w kieszeni. No. Skleroza nie boli. Weź przeżywa, jest ciekaw jestem, co on tam przeżywa, no? Chcę załyżać. Bercik! Bercik! Kajże, chłopie! Wyjrzał! Słyszałem, że bardzo przeżywasz. Wielko hołdos załyżą z twojego męża. Bez sensu, nie, inaczej. O ty, hołdo załyńsko! Przeżywa ty film. Ja? Bercik! Milcz, niewiasto, myśla o sztuce. Czy ciebie już całkiem porąbało? Zamilcz, niewiasto, bo wciepna cię lwom na pożarcie. W ogóle kto to widział, tak się odzywać do cesarza. Do cesarza? No. Ty, to jak mamy do ciebie mówić? Dowód to ja mogę być po znajomości teraz. Awe Bercik. Ty, Awe Bercik, ja ci teraz klubna w ten twój głupi łeb, ten Awe cesarski głupi łeb, to ci te warzywa z go wyślę, co wiesz? A skąd ty w ogóle masz taki durnowaty strój? Prokonsul Ewald mi pożyczył, niewiasto. Jak jeszcze raz do mnie powiesz, niewiasto, ty psychopato, to ja cię normalnie tymi rękami zabiję, zobaczysz. Zabijesz, ale wtedy zginie wielki poeta. Zbyszek. Tak, tak, tak. Poeta, poeta, tylko głowa nie ta. Chodź, Andzia, nie ma co gadać. Ale przecież widzisz, co się tu dzieje. Chodź, mam pomysł. Tak. Awe cesarzu, opuszczamy cię na chwilę. Awe zjeżdżajcie. Zaraz, zwrotka dwa. Jaruna, żeby na tym gradzie, bym musiał mieć 25 palców. No przecież jak to chycić? Adzia, nie martw się. To dwa wyjścia. Albo mu to samo przejdzie. Ja mam czekać, aż mu przejdzie. Ja, Zbyszek, co ją komu zrobiła? Jak zrobiła komuś jakąś krzywdę? Za jakie grzechy? Najpierw jak porąbanego chopa, teraz mam za chopa porąbanego cesarza. Adzia, no, skoro tak, no to trzeba... Klina, wybić klina. Chodź, idziemy do Aloiza. Zbyszek, ja cię lubię, wiesz? Ja cię bardzo lubię, a ty jest taki sok głupi, jak wszystkie inne hopy. Jak to? No bo chcesz wszystkie problemy rozwiązywać przez alkohol. Alandzie, ale kto tu mówi o jakim alkoholu, no? A kto powiedział, że idziemy klinować do Aloiza? Andzia, ty zawsze myślisz tylko o jednym. Ja nie chcę klinować alkoholowo, tylko filmowo. A jak to się... Filmuje filmowo, co? No więc zrozum, jeżeli Bercik tak przeżywa te filmy, no to trzeba ten film Quo Vadis wybić mu następnym filmem, rozumiesz? Myślisz? Przecież to jest oczywiste. Bercik! Bercik! Idziemy do Aloiza! Co? Do Aloiza na piwo. Do Aloiza? No. Do Aloiza powiadasz.
Moja cesarsko wysokość jeszcze nie być pewno, czy ona łaskawie chce iść do Alojza. Nie, no ja go chyba zaraz wiem, że jest. Cicho, no więc niniejszym mam zaszczyt zaprosić waszą cesarską, za przeproszeniem, wysokość, na udanie się do prokonsula honoris causa Alojza w celu obejrzenia następnego filmu. Czemu nie? Idymy. Chwileczkę, wasza wysokość. Ale jednak, czy wasza wysokość byłaby tak uprzejma zmienić tę szatę, albowiem w tej tunice może, za przeproszeniem, waszą wysokość od dołu podwiać po tyłku. Ja jest cesarz przodowy rzymski i się żadnego wiaterku nie boję. Tak pójdziemy. Aha. Ty niegodę, że ty mnie będziesz z gołym życiem latał po ulicy i wstyd robił. A właśnie, żeby da. Pójdziemy łoba, ty będziesz mój ten... ty, jak się nazywał ten sędzia z Quo Vadis? Jaki sędzia? No ten tak jakby piłkarski. Sędzia piłkarski z Quo Vadis? On się tak jakoś ohydnie nazywał, tak. Czekaj, Perdelczyk. Ty Becik, zaraz. Ty na pewno byłeś na Quo Vadis? No pewnie, że był. Jak mu było? Ale Becik, jak sobie przypominam, to Sienkiewicz nie pisał o żadnym sędzim Perdelczyku. Chyba, że coś przeoczyłem. Nie, Perdelczyk. Perdeliusz! Pierdykiusz! O! Nie, on się nazywa jakoś od ropy naftowej. Petroliusz! Petroliusz! No właśnie, ty będziesz mój Petroliusz. Nie, Bercik, już wiem. Sienkiewicz nie pisał o żadnym sędzim piłkarskim, tylko o arbitrze Elegantiarum. No właśnie, no arbiter i arbiter, mnie się to tak skojarzyło. No dobra, to ściągaj te szmaty, idziemy do Alojzego. Żadny wypadek. Dobrze, a jak ci postawię dwa piwa i da się przebrać. No! Oj, Andzia, jak ty na ze mną dobrze. Czy ty doceniasz, co ja dla ciebie robię? Ja ci jest wdzięczna, bardzo ci dziękuję, Zbysiu. Aha, ty, a jaki będą wyświetlać film? Z Kevinem Costnerem. Andzia, no to za 2 godziny nawet nie będzie śladu po cesarzu. Chodź, idymy. Idziemy. Nie, są i z nim. Ja zostanę w domu. No to idę. Cześć, Andzia. A, cześć, Ernest. Jest Bercik? Nie, masz pecha, nie ma go. Na pewno? Na pewno. 100%. 100%. No, to mogę wyjść. Pewnie zawsze możesz. Ernest! Coś ostatnio rzadko wpadłeś do mnie, braciszku. A co ja jest? Duchem Świętym? Skąd mam wiedzieć, kiedy nie ma twojego chłopa w domu? A w czym ci mój Bercik przeszkadzał? W czym mi przeszkadza Bercik? Po tym wszystkim, co on mi zrobił, ty się mnie pytasz, w czym on mi przeszkadza, ja? Ale ty wiesz, jak on cię bardzo lubi. No pewno. A jakie mu dobre serce. Mhm. Ostatnio nawet bardzo pozytywnie się o ciebie wyrażą, muszę ci powiedzieć. Bercik? Ja? Umie. Co powiedział? Powiedział o tobie coś bardzo dobrego. Sama była zaskoczona. Powiedział tak, ten facet ma takiego samego Mercedesa, jak mu Ernest. I co? I koniec. Koniec, Andzia, to nie jest w ogóle dobrze ani źle, to jest ogólne stwierdzenie. To jest bardzo, bardzo elegancko o ciebie powiedział. Mógł na przykład powiedzieć, ten facet ma takiego samego Mercedesa jak ten Hachor Ernest albo Hapol Ernest, a nie powiedział. Andzia, zrozum, ty dobrze wiesz, że Bercik mnie lubi tylko wtedy, jak ma do mnie jakiś interes albo chce się przyjąć do roboty. Zresztą na jedno wychodzi. A propos interes, jak tam ci leci w biznesie ostatnio? Właśnie, muszę ci powiedzieć, że bardzo dobrze. Ja? Firma się rozrasta, przyjmujemy ludzi do roboty. A propos ludzi do roboty. Tylko nie to. Absolutnie. Ale... Zapomnij, Andzia, zrozum, proszę cię, Andzia. Każda firma, która przyjmie do roboty Bercika, prędzej czy później upadnie, rozumiesz? Raczej prędzej niż później. A ciekawe, a jakoś on pora lot na kopalni przepracował i co? I co? Jest kopalnia? Nie ma. Upadła. Ale ty mi chyba nie chcesz mówić, że kopalnia upadła przez mojego małego, zwykłego Bercika. Kopalnia zawarnął rząd. Tak. A rząd to jest, wiesz, że tam w rządzie ludzi pracuje. Też jak tak kiedyś myślał. Od kiedy, że poznał Bercika, zmienił rzek zdanie. Andzia, a wiesz, czemu oni jeszcze chcą nas przyjąć do Unii Europejskiej? Nie, nadstawiam uszu.
bo jeszcze nie znają twojego Bercika. Wiesz co, Ernest, ja cię kocham, ty jest mój brat, ale wiesz co, ty masz naprawdę skłonności do przesady. Na pewno, na pewno. Może i mum, ale wola go nie oglądać, a już szczególnie dzisiaj. Bo? Czemu dzisiaj? Czemu szczególnie dzisiaj? Zgodni. Ach, wiem, na pewno możesz dać spotkanie z jakimś ważnym inwestorem i nie chcę, żeby mój Bercik ci to zrobił kaput, puć. Bingo, siostrzyczko, za pół godziny spotykam się tu na ulicy. Prawdziwy Amerykan, będziemy inwestować w nieruchomości. Bercik. Nie bój się, on ci nic nie zrobi. Free! Everybody down! Legać! Bercik! Czysty! Bercik, co ty wyprawiasz? Ernest, to ty, to czemu nic nie godasz, ty? No. Co się tu dzieje, Zbyszek? Nic, byliśmy nic. Na filmie. Na jakim filmie? Bodyguard z Kevinem Costnerem. No to wiesz, co tak leżysz. Na ziemię, na dół! Bercik! Nie, zostaw. Zdawało mi się. Jest bezpiecznie. Dzień dobry, panie Ernesie. Ty, to jest chyba jakiś straszak, no nie? Żartujesz. Oryginal Bush. Prawdziwy! No. Nie. Cześć. Bercik się szykuje na bal w przebierańcu. Proszę się nie bać, pan wstanie. Ernest, ty się zawsze spieszysz. Mógłbyś troszkę jeszcze zostać, co? Zostań. Nie gidysz, lepiej już pójdę. Ernest, a tyś jest pewny, że ty nie potrzebujesz bodyguarda? Na pewno, dziękuję. Na 100%! 100%! Ale powiesz co? Każda porządna firma potrzebuje jednego bodyguarda. Wiem, dziękuję, Ani. Szkoda. Poczekaj. Bercik! Bercik! No. Czyste. Możesz iść. Co? Bomba może być wszędzie, nie? Bercik, ale zrozum. Andzia ma rację. Nie możesz być bodyguardem. A po jakim? A szczególnie bodyguardy mojego brata Ernesta. Już ty się nie bój, dałeś się rady jako cesarz, dałem się rady jako bodyguard. Tyż mi wielka robota, taki bodyguard. Co on robi? Tu ogląda, szuka we wszystkich kunta, sprawdza, nie? Kontroluje paczki, otwiera. No to co on ma więcej do roboty? Na koniec zasłonię ciałem swojego szefa. A potem idzie do łóżka z taką czarną, piękną Whitney Houston i... Ernesta, ten ostatni punkt odpadł, ale cała reszta? Co? Dobrze, Bercik. Zadajmy sobie kilka istotnych pytań. A jak ty chcesz zasłaniać ciałem Ernesta, co? No, patrz, tu stoisz. Tak. No i co? No co? Spróbuj go zaszczelić teraz, no. A po co uszczelać do Zbyszka? Na chybie bym zaszczeliła ciebie. A mnie to możesz, bo jest bodyguard. Bodyguarda wolną, szefa nigdy. Takie jest bujeckie prawo. No. Wiem. No i co? No. No co, fajnie? Beznadziejnie. Czemu? To idź wejrzyj się do lustra. Czy taki mały kurdupel jak ty może zasłaniać takiego wysokiego i dobrze zbudowanego faceta? Idź wejrzyj się. Czy może być bodyguardiem? Pierona. Może co? Nie ma bodyguardów średniego wzrostu? Przecież sięgą dotąd. Głupoty go dają. No widzisz, nie może być bodyguardów twojego wzrostu. To wiem. Będę ochraniał dzieci. A co? Ernest ma dzieci? A skąd? Nie? O, Bercik! No! Twoje pierwsze zadanie jako bodyguarda dopilnować, żeby szef miał dzieci. Nie, to za dużo roboty, nie. A widzisz? Wiem! Tak? Będę podskakiwał. Patrz, co? No co? Ty już i tak za dużo podskakujesz, wiesz? No ale to nie pasuje. To jest sposób. Wiesz co, Bercik, ja wysiadam. Nie? Ja wychodzę. Zbyszek, patrz, stój tu, nie? No. I uważaj teraz. Ja cię chronię, nie? A ty byś był snajperem, wyobraź się, nie? I chcesz sam siebie zastrzelić, no? Oj, Bercik, jak ja bym chciał siebie sam zastrzelić, to nie muszę być snajperem. Ale nie, to wyobraź się, że tyś jest tam snajperem, a sam siebie chcesz zastrzelić tu, nie? I co, myślisz, żeby ci łatwo było celnąć, nie? Przy takim bodyguardzie, Berciku, na pewno by nie było łatwo trafić. O, Bercik! Ale wiesz co, mnie się wydaje, że Ernest i tak nie będzie chciał cię wziąć. Czemu?
No bo nie potrzebuje bodyguarda. A, bo on się na niczym nie zna. Rozumiesz? Aha. To jest Hachor i Hapol na niczym się nie zna, a ja swoje wiem. No, nie jestem taki pewien, wiesz? Ale ja jestem pewny. Wiesz, czemu ja go tak nie lubię? Bo on myśli, że ja nic nie wiem. Hachor jeden, bodyguarda nie potrzebuje, dupną gwiazda ty. Becik, on chyba najlepiej wie. Co on wie? A jak mu się tak trafi? Czasy są ciężkie, chłopie. Ja mu ktoś bomba podłożył pod auto. A na przykład jak go ktoś będzie próbował odstrzelić? No, może to jest sposób. Może odstrzelić Hachora. Co? Coś ty powiedział? Nie no, ja wiem, nie możemy się rozdrabniać. No, a jak na jego drodze stanie ta kodziocha w czarnej spódniczce, czerwonej bluzeczce, a w torebce będzie miała bomba? Co on zrobi bez bodyguarda? A dlaczego w czarnej spódniczce? A ktoś nie widział tego filmu? Ta kodziołczka była czarna spódniczka, czerwona bluzeczka, jeszcze miała czarne okulary. Nie widziałeś? No co, nie co? No i stoi facet na chodniku, nie? A ta laseczka do niego idzie, a on się na głupi śmieje i nie wie, o co chodzi. Ona podchodzi do niego, otwiera torebkę i trach! I nie było czego zbierać. Wiesz co, Becik? Ja ci już nigdy, ale to nigdy nie pokażę więcej żadnego filmu. Nigdy. Chopie, bodyguard musi nad wszystkim panować. Musi być czujny, chopie. Musi szukać, sprawdzać. O! Tak jest. No. Bodyguard. Becik! Cicho! Becik, uspokój się! Becik! Do jasnej cholery! Co ty wyprawiasz? Spokojnie leżeć! Proszę, FBI! Masz prawo do adwokata! Od tej pory wszystko, co powiesz... Jerunie, jak to było? Zaraz tak nie, no! Od tej pory wszystko, co powiesz, może być użyte przeciwko tobie. Tak to było. Puszczaj! No, jeszcze ty pary, ja cię... Dobra. Co? Chyba muszę ćwiczyć, nie? Jeszcze by ci... Tobie się kompletnie pomieszały wszystkie filmy. Jakie znowu FBI? No to jakie? No normalne, amerykańskie. Coś nie widział tego filmu. Co to ten dyrektor taki był? Dyrektor do spraw marketingu. O, dyrektor do spraw marketingu. Też nie zło fucha, nie? Becik, wiesz co? No ale co, tam patrz, dyrektor do spraw marketingu. Napadli go, nie? Idzie. A tu na los, krach! FBI! Jeden! Drugi bodyguard! Uspokój się! No dobra, już. Uspokój się wreszcie, człowieku. Zrozum, że... Ernest cię nie zatrudni. Czy dochodzi do tej twojej głupiej łepetyny? Nie! A wiesz czemu nie? Wiem, bo on we mnie nie wierzy. Bercik, coś koło tego, wiem. A wiesz czemu on we mnie nie wierzy? Wiem, ja wiem i dlatego nie chcę ci powiedzieć, żeby cię całkiem nie zdołować, wiesz? Bo on mnie jeszcze nie widział w akcji. Co? O! Bercik! Co ty wyprawiasz? Oh, hello! Hello! It's very nice to meet you. Yes. How was your journey? Oh, thanks. No better. Okay. Yes. Ernest! What? What's up? Help! Help! Nie ma help! Ja ci tu help! Zaraz, tak! Czysty! Nie! Berczyk! Jerunie, Ernest! Na ziemię! Bez co je padni! Co pan robi? Berczyk! Zostaw, to jest z tego filmu, ona ma bomba! Faktycznie bomba, nie ma to tam, to będzie. No. To czekaj, ja ją wyda rewidową, a ty mnie chroni z tyłu. Czekaj, wiesz co, zrobimy tak, zaraz. Weźmy na partnera, ja się nim zajmę, a ty kontroluj sytuację. Kontroluję. Spokojnie, niech chyba nie żenuje, wszystko się zdarzy pod kontrolą. Tak. Jezu! Nie, spokojnie, tylko już rzucam. Ty, ale to ty, co? Czysta. Idziemy. Tak, ty. Is this your bodyguard? Yes, coś takiego. It was a pleasure to meet you, but
Never see you again. Ein Moment! Mister! Mister! Wszyscy! Można włazić! No! Uwaga, po drodze! Ernest, bo wiesz, ja chciał sprawdzić, czy ja się nadową, wiesz? Pomyślałem, że ci udowodnia. I co? Nadową się! Ernest, nie nadawam się? Nie? Ty, wiesz co? Bo w sumie to ja nie muszę być tym bodyguardem. Wiesz co, zrób ze mnie dyrektora do spraw marketingu, co? No, Ernest, też fajno fucha. Może by się nadył, co? Ja się sprawdzę, co? Ernest. Ernest, coś ty powiedział temu Amerykaninowi, że on tak prędko pojechał. Ty nie możesz nic tak tu, wiesz? Andzia, otwieraj, klucza, żech się nie wziął. Andzia, otwieraj. No, nie rób siebie głupio i no otwieraj, no. Nie ma Andzi. No, no to dobra, to mnie wpuść. Nie teraz. Ale jak nie teraz? Czemu? Być. Nie mogę, bo właśnie rozbrajam bombę. Co? Przeca to ja jest specjalista od bomb. Na Górnym Śląsku całymi dniami